Proszę Państwa, zjednoczyliśmy się tutaj dzisiaj, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, dlatego, że nieobojętne są nam sprawy Polski. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że Polska wymaga naprawy. Jest wśród nas osoba, która również z tego doskonale sobie zdaje sprawę. To prawnik, działacz Solidarności, który za swoją aktywność zapłacił największą ceną, bo utratą wolności. Szef, były szef służby skarbowej oraz celny. Minister finansów i chciałbym jeszcze dodać, oczywiście wszyscy Państwo wiecie, czarny maskarada. Proszę Państwa, prezes Najwyższej Kontroli, pan Marian Banaś, zapraszamy. Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich witam i bardzo dziękuję za zaproszenie na spotkanie tak ważnego wydarzenia, jakim jest debata o naprawie Rzeczypospolitej. Wydarzenie, które ma nam pokazać, co należy zrobić, aby tą sytuację poprawić. Jest to wyraz troski o przyszłość i dobro Rzeczypospolitej. Zaproszenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli na to wydarzenie jest wyrazem, proszę Państwa, zaufania do Najwyższej Izby Kontroli i docenienie roli, jaką Najwyższa Izba Kontroli pełni w prawidłowym funkcjonowaniu naszego państwa. Bez niezależnego organu kontroli państwowej nie ma sprawnego państwa. Nie można oczekiwać, że organy i instytucje rządowe i samorządowe będą funkcjonowały w sposób optymalny i bez zarzutu. Jeśli nie zadbamy o prawdziwie niezależną kontrolę państwową. Nigdy nie wyeliminujemy ryzyka nadużycia władzy, zarówno w obszarze finansowym, jak i praworządnym. Tym bardziej, jeśli jedna z opcji politycznych ma monopol na władzę. Wtedy, proszę Państwa, każdy, kto się narazi tej władzy, może mieć zarzuty, może się spotkać z represjami, zgodnie z zasadą, którą my doskonale pamiętamy, ci starsi, dajcie człowieka, a paragraf się znajdzie. Najlepszym dowodem na to jest moja osoba i moja rodzina. Nigdy nie wyeliminujemy ryzyka nadużycia władzy, tak jak powiedziałem, w obszarze finansowym i praworządnym. Doskonale wiedział o tym naczelnik państwa polskiego, marszałek Józef Piłsudski, kiedy po odzyskaniu niepodległości w 18 roku, 19 lutego 1919 roku utworzył dekretem instytucję kontrolną, organ Najwyższej Izby Kontroli. NIK jest, proszę Państwa, bastionem obrony praworządności i obrony niezależności najwyższych tu w naszym kraju. Stoi na straży grosza publicznego, patrząc na ręce każdej władzy. Nie ma znaczenia, kto tą władzę w danej chwili pełni i na jakim szczeblu. Misją i celem Najwyższej Izby Kontroli jest poprzez nasze raporty i kontrole wpływać na ulepszenie funkcjonowania instytucji rządowych i, proszę Państwa, samorządowych. Każdy, kto jest kontrolowany, powinien się z tego cieszyć, bo, proszę Państwa, jedną sprawą jest ustalenie nieprawidłowości, ale przecież my za każdym razem podajemy również sposoby naprawy. Jeżeli te błędy są i nieprawidłowości stwierdzamy. Niektórym to się nie podoba, proszę Państwa, ale taka jest nasza rola
i staramy się z nimi wiązać jak najlepiej. Jest tak dlatego, ponieważ środki publiczne nie są własnością żadnego rządu. To są środki nas wszystkich obywateli. I obywatele mają wiedzieć i mają prawo do tego, komu, na co i w jaki sposób wydawane są te środki. Według czterech kryteriów określonych w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. Szanowni Państwo, wbrew oficjalnym informacjom tak naprawdę nie jest najlepiej. Przeżywamy poważny kryzys gospodarczy i kryzys moralny. Dane statystyczne i liczby nie kłamią. Obraz Polski, jaki wyłania się z naszych kontroli, jest to najmniej alarmujący. Rozpoczynając od kondycji budżetu państwa poprzez bezpieczeństwo energetyczne, fizyczne, kończąc na budownictwie mieszkaniowym i żywnościowym. Proszę Państwa, jak wygląda nasze bezpieczeństwo jako osób fizycznych, obywateli, to nam pokazały ostatnie wydarzenia, że dopiero po 5 miesiącach żeśmy się dowiedzieli, że bezkarnie tutaj wylądowała rakieta rosyjska, przelatując pół Polski, która mogła przynieść bombę atomową. Proszę Państwa, a przecież niemałe środki wydajemy na obronę. Dlatego w trybie pilnym powołałem specjalny zespół do zbadania tej sytuacji. Kto jest za to odpowiedzialny? Jak wygląda system dowodzenia? Bo przecież w pierwszej kolejności naszym obowiązkiem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. Jak zapewne Państwo wiecie, co roku prowadzimy kontrole budżetowe. I niestety, proszę Państwa, od 2020 roku obserwujemy bardzo niebezpieczne zjawisko. Zadłużenia państwa coraz bardziej stają się mniej czytelne, mniej przejrzyste i transparentne właśnie wydatki budżetowe. I chcę tu powiedzieć, mając na uwadze choćby rok 2021. Zadłużenie państwa wyniosło 1 bln według metodologii krajowej 148 milionów. Ale tak naprawdę według metodologii unijnej 1 410 miliardów. Czyli proszę Państwa, 262 miliardy są wydatkowane poza budżetem. Co to oznacza? To są obligacje, czyli de facto pożyczki, które będziemy musieć spłacać przez długie lata, być może nasze wnuki, bo już nie dzieci. Na koniec 2022 roku, tu już teraz po naszej kontroli, te środki pozabudżetowe wzrosły do 512 miliardów, proszę Państwa. I co gorsze, otóż te środki, które pochodzą z obligacji i wypuszczane są przez PFR i Bank Gospodarstwa Krajowego, są poza ustawą zamówień publicznych. Dominuje pełna uznaniowość i brak kontroli parlamentu nad tymi środkami. A dowodem na to są nasze kontrole z pomocy dla przedsiębiorców w czasie pandemii. Na 75 miliardów, proszę Państwa, wydatkowanych środków dla inwestycji lokalnych i z programu strategicznego, proszę Państwa, wydatkowano w ten sposób, że na prawie 80 tysięcy wniosków rozpatrzono te wnioski w czasie od 2 do 8 sekund, podczas gdy wnioski liczyły kilkanaście stron plus załączniki. No przecież wszyscy wiemy, że to jest niemożliwe. Czyli pełna uznaniowość, proszę Państwa, brak kontroli, już nie mówiąc o kosztach. Po drugie, chcę powiedzieć, że środki, które właśnie dla przedsiębiorców jako pomoc wydatkował PFR, można było spokojnie przerzucić na urzędy skarbowe. Przecież KAS po to powstał. Tu nie mielibyśmy kosztów. Tymczasem koszty to jest prawie 0,5 miliarda plus odsetki od obligacji 1 800 000 000. Czyli mamy kolejne zupełnie niepotrzebne środki, które wydajemy. Również z tego funduszu 13-14 emerytura, dodatek węglowy.
Już nie mówiąc właśnie o tych środkach, o których powiedziałem wcześniej. Proszę Państwa, jeżeli się komuś daje, to komuś trzeba zabrać. Trzeba za to zapłacić. Nic nie ma za darmo. I proszę Państwa, tak niestety wygląda budżet, który staje się coraz mniej transparentny i coraz mniej jasny. Proszę Państwa, sytuacja robi się o tyle poważna, że według Dziennika Gazety Prawnej do 2026 roku dług publiczny w relacji do PKB liczony według metodologii krajowej spadnie, a według unijnej wzrośnie. Tak, proszę Państwa, dług publiczny w 2026 roku według metodologii krajowej ma wynieść około 40% PKB, a według unijnej 55,7%. Ta rozbieżność to jest 15% w liczbach bezwzględnych. Wygląda ona jeszcze gorzej. W 2026 roku zadłużenie państwa liczone metodologią krajową ma wynieść zaledwie, byłbym ostrożny w używaniu tego słowa, zaledwie 1 604 000 000 złotych. W tym samym roku to samo zadłużenie liczone metodologią unijną, czyli de facto jak naprawdę zadłużenie wygląda, przewidywane jest zadłużenie w wysokości 2 242 000 000 złotych. Pamiętajmy, że mówimy o jednym i tym samym zadłużeniu. Ogólnodostępne dane wskazują, że nożyce w różnicy poziomu zadłużenia liczonych określonymi metodami w roku 2022, to jak już powiedziałem, jest, proszę Państwa, ponad 300 miliardów złotych. Jest to tempo niebezpieczne, jeśli chodzi o zaciąganie długów. Bo przecież tego nie wykazujemy w budżecie. A proszę Państwa, na podstawie artykułu 219 Konstytucji i 109 ustawy o finansach jest wyraźnie powiedziane. Gospodarkę finansową opieramy o ustawę budżetową. Jeśli takie tempo zostanie zachowane wyprowadzania środków poza budżet, które nikt nie kontroluje, i jest pełna uznaniowość, to proszę Państwa, w którymś momencie parlament w ogóle nie jest potrzebny. Obecna nasza gospodarka zmaga się, jak Państwo widzicie, z poważną inflacją. I to jest właśnie wynik tych wszystkich programów, które z takich czy innych względów w niektórych są sytuacjach potrzebne, jeśli chodzi o ludzi niepełnosprawnych, niezdolnych do pracy. No ale trzeba się zastanowić, czy ludzie, którzy naprawdę są zdrowi, pełni sprawni, nie powinni rzeczywiście przede wszystkim mieć warunki do podjęcia pracy. Płacimy wszyscy, mówiąc kolokwialnie, rząd podejmuje działania proinflacyjne, przyczynia się do zubożenia nas wszystkich. Wszyscy za to płacimy. Inflacja jest niczym innym jak dodatkowym, proszę Państwa, podatkiem. Również to odczuwamy w nasze wynagrodzenia, które tracą na wartości. To jest tak, że na początku roku, proszę Państwa, dajemy komuś 100 zł, czy bierzemy od kogoś 100 zł, a na koniec roku oddajemy mu 70 zł. To jest właśnie metoda, którą się świetnie sprzedaje na zasadzie, że sprzyjamy obywatelom. Ale de facto jest zupełnie, proszę Państwa, inaczej. W głównym wydaniu jednego z serwisów informacyjnych telewizji o zasięgu ogólnopolskim mogliście Państwo całkiem niedawno usłyszeć, że sytuacja pod tym względem poprawia się, ponieważ spada konsumpcja. Tak, spada konsumpcja, ogranicza tendencje proinflacyjne, ale czy to aż tak dobra wiadomość? To trochę tak, jakby powiedzieć, że pożar w domu rozwija się tak szybko, że złodziej może mniej z niego ukraść. I to jest rzeczywiście dobra informacja. Oczywiście to kuriozum. Pomijamy w dyskusji publicznej jedno z najważniejszych działań proinflacyjnych, jakim jest zadłużenie państwa. O ile dług publiczny jest przeznaczony na inwestycje, o tyle można pozytywnie ocenić takie wydatki. Ale popatrzmy na fakt. Otóż w 2015 roku nakłady inwestycyjne wyniosły, proszę Państwa, 20% PKB. Na dzień dzisiejszy to jest 16,5%. Skąd będziemy mieć przyszłe dochody,
jeśli rzeczywiście nie zadbamy o tą najważniejszą część, czyli działania inwestycyjne. I tu jest miejsce właśnie dla pewnych rozwiązań, które mogą tą sytuację zmienić pod jednym warunkiem, że te monopole, które niestety są coraz większe w gospodarce, w życiu publicznym, no zostaną zniesione, jak wrócimy, proszę Państwa, do tych podstawowych rozwiązań, które miały miejsce na początku lat 90., chociażby poprzez ustawę Wilczka, kiedy dano swobodę Polakom, przedsiębiorcom, rolnikom, ludzi wolnych zawodów. To oni są tym najbardziej prężnym zespołem ludzi, którzy wypracowują dochód dla budżetu. Mamy tyle wolności, ile mamy własności. Proszę Państwa, to ludzie jako Polacy kreatywni z olbrzymią inteligencją doskonale sobie radzą w sytuacjach trudnych. Przejdźmy, proszę Państwa, na przykłady. Otóż wkrótce opublikujemy wyniki kontroli dotyczące projektu budowy polskiego elektrycznego samochodu Izera. Przez parę lat prowadzone są badania, projekty i to pochłonęło już 250 milionów złotych. A samochodu jak nie było, tak nadal nie ma. Ale przekazano kolejną transzę 250 milionów na rozwój tego samochodu. A przecież samochód, jeżeli nawet powstanie, to przecież z części, które będziemy sprowadzać od innych krajów i jedynie to się sprowadzi do składania. Systematycznie również rosną nakłady na innowacyjność. W latach 2019-2021 aktywność innowacyjna wykazało 26,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 22,2% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady wyniosły odpowiednio 19 miliardów złotych w przedsiębiorstwach przemysłowych, a przedsiębiorstwach usługowych 22 miliardy. Państwo angażuje się żywo także w tej dziedzinie, ale efektem tego są ostatnie głośne sprawy dotyczące działalności NCBR. Proszę Państwa, wiemy, że tam praktycznie żaden konkretny projekt jeszcze nie ujrzał światła dziennego, no ale wiemy już z mediów, że niedoświadczeni, właściwie mający pierwsze jakieś zajęcie osoby dostają, jedna licząca tam 20 parę lat, 55 milionów, druga 132 miliony. Systematycznie rosną za to nakłady na innowacyjność. I proszę Państwa, właśnie jak już powiedziałem, zbadamy ten temat, jest tam kontrola i Państwo również będziecie mogli się zapoznać, jak naprawdę i w tej dziedzinie wyglądają wydawane środki. I przechodząc do kolejnego obszaru, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne, to proszę Państwa, kolejne zagadnienie, z którym jako kraj mamy olbrzymie problemy. Rezygnacja z węgla bez refleksji nad możliwościami wykorzystania go jako czystego, przetworzonego nośnika energii, no jest niestety bardzo szkodliwym procesem w gospodarce. W zeszłym roku w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli organizowaliśmy debatę, która poruszała kwestie w tym zakresie. I chcę Państwu powiedzieć, że właściwie na przestrzeni kilku lat było 8 programów, które zmierzały ku temu, aby kopalnie stały się rentowne i zmodernizowane. Niestety żaden z tych programów tutaj nie został zrealizowany. Również podobna sytuacja, proszę Państwa, panuje w przypadku energii odnawialnej. Ja Państwu podam przykład. W Danii, która jest naszym sąsiadem, wydawanie pozwoleń na energię odnawialną w przypadku wiatraków, całym tym procesem zajmuje się jedna instytucja i to trwa tygodnie, parę miesięcy. W Polsce to kilkadziesiąt instytucji się tym zajmuje i wydaje 40 decyzji, trwa to kilka lat. Macie odpowiedź, jak do tego się podchodzi. Ale wracając jeszcze, proszę Państwa,
do wydatkowania w tej sferze energii i energetyki. Otóż przykładem takim jest budowa bloku energetycznego w Ostrołęce, gdzie jak Państwo już się dowiedzieliście wcześniej, wydatkowaliśmy przeszło 1,5 miliarda złotych, a w karach umownych zapłacimy 2,5 miliarda. I jak do tej pory nie widać nikogo odpowiedzialnego za to. Natomiast prokuratura się zajęła moimi kontrolerami, że udostępnili informacje, zgodnie zresztą z prawem, dziennikarzom, że sprawa po kontroli została przekazana opinii publicznej. Bo przecież opinia publiczna i ludzie powinni wiedzieć, na co są wydawane ich pieniądze. Proszę Państwa, centralne planowanie zawsze jest mniej efektywne. I tak jak już powiedziałem, receptą na to jest danie swobody ludziom. Energia elektryczna powinna być i możliwa do produkcji przez każdego obywatela, poza monopolem, nie tylko w produkcji, ale i w sprzedaży i w magazynowaniu. Automatycznie spadną, proszę Państwa, ceny. A my mamy tendencję monopolu wszystkiego, paliw, energetyki. No, przejawia się to na ceny, które z miesiąca na miesiąc wzrastają, już nie mówiąc o po prostu zakupach, które robimy dnia codziennego, bo de facto inflację trzeba oceniać nie według średniej, którą się podaje, gdzie pewne luksusowe towary mają niezmienne ceny, wręcz nawet spadają, bo nikt ich nie kupuje. Natomiast, proszę Państwa, każdy się musi odżywiać, ubrać i zapłacić czynsze za mieszkania, w których mieszkamy. Kolejnym zagadnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest tak zwane bezpieczeństwo żywnościowe. I gdy tu mówimy o inflacji, to dopiero się tutaj sytuacja cała rozwinęła. Eksportujemy więcej jedzenia niż potrzebujemy do fizycznego przetrwania i żaden kryzys nam nie strasznie. Takie informacje otrzymywaliśmy ze strony rządzącej. Tymczasem polskie rolnictwo, które daje nam tę niezależność, jest niestety zduszone. Szacuje się, że blisko 40% płodów rolnych obecnych na polskim rynku to już produkty z Ukrainy. Polscy rolnicy muszą konkurować z ukraińskimi, którzy nie muszą przestrzegać wymogów unijnych i nie muszą kupować praktycznie nawozów, bo ziemia jest pierwszej klasy. Kto taką konkurencję wytrzyma? To niestety jest droga donikąd, którą podążamy coraz szybciej. Dla zbadania tej sytuacji i skali zjawiska również podjąłem decyzję, proszę Państwa, o przeprowadzeniu kontroli, abyśmy doskonale mieli orientację, jak naprawdę sytuacja na rynku żywnościowym wygląda. I znów rozwiązaniem tych problemów polskiego rolnictwa jest deregulacja i ukrócenie praktyk zarabiania przez pośredników. Przecież doskonale wiemy, że polski rolnik traci poprzez to, że nie ma możliwości bezpośredniej sprzedaży, że pośrednicy główne zyski przejmują z ich pracy i dorobku. Trzeba postawić, proszę Państwa, na samoorganizację rolników, tak jak i przedsiębiorców i ludzi wolnych zawodów. W konkurencji dla światowych korporacji uwolnijmy potencjał organizacyjny, który, tak jak powiedziałem, drzemie i to w maksymalny sposób Polaka i to najlepiej widać, kiedy Polacy wyjeżdżają, proszę Państwa, za granicę. Ja też byłem przez 1,5 roku za granicą i tego doświadczyłem, że Polacy tam naprawdę potrafią świetnie pracować i uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Również jeśli chodzi o kontrolę w systemie opieki zdrowotnej, nazywanym czasem jeszcze służbą zdrowia. Jesteśmy tuż przed publikacją wyników kontroli, które ma na pewno odbija się szerokim echem. Chodzi o kontrole poruszające kwestie funkcjonowania służby zdrowia w obliczu pandemii COVID-19. Część kontroli została już opublikowana. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że w okresie pandemii zmarło w porównaniu do okresu poprzedniego dodatkowo więcej ponad 85 tysięcy obywateli.
Niestety wszystko przez słabą organizację. 65 tysięcy osób z tej grupy to są osoby, które nie chorowały na COVID, ale tylko właśnie przez to, że były olbrzymie kolejki w dostępie do podstawowych, specjalistycznych badań, nie mogli z nich korzystać. No i oczywiście my doskonale wiemy, co to znaczy, kiedy w odpowiednim czasie nie mamy danych badań, co to dla zdrowia i życia człowieka znaczy. A tak niestety było. Proszę Państwa, ja chcę jeszcze zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wydatkowanie tych środków poza budżetem. W okresie, kiedy ja byłem szefem służby celnej, kiedy z mojej inicjatywy została przeprowadzona reforma konsolidacji służb skarbowych i celnych, proszę Państwa, po 3 latach tej reformy zredukowaliśmy lukę VAT-owską z 26 do prawie 10% i ta konsolidacja, ta praca, ta reforma przyniosła do budżetu dodatkowo 300 miliardów złotych. 300 miliardów złotych. Oczywiście można było spokojnie wtedy za wypracowane pieniądze realizować programy 500+, no ale niestety nie przełożyło się to na finansowanie inwestycji. I chcę powiedzieć, że obecnie według naszych ustaleń zaledwie 0,4% czynności sprawdzających KAS dotyczą podmiotów prowadzących e-handel, podczas gdy udział tego rodzaju handlu w rynku wynosi prawie 9%. To są olbrzymie pieniądze i tutaj jest właśnie możliwość uzyskania dodatkowych dochodów, a tego niestety się nie robi. Proszę Państwa, można by wiele przykładów jeszcze tutaj przytaczać. Przytoczę jeszcze jeden. Otóż wybudowano również sieć internetową w Lublinie za ponad 1 miliard złotych. Zlecenie dostała firma, która też właściwie żadnego doświadczenia nie miała, ale sieć została wybudowana na słupach energii energetycznej, które zaraz zostały, bo były przeznaczone do likwidacji. Kolejna, proszę Państwa, rzecz to jest zakład remontowy Gryfia w Szczecinie. 300 milionów przekazano na właśnie rozbudowę i usprawnienie całego zakładu. Po 2 latach przyniosła stratę ta działalność 104 miliony. Poza tym, proszę Państwa, podjęto decyzję o sprzedaży bardzo ważnego terenu na wybrzeżu w Świnoujściu, obok siedziby Marynarki Wojennej, która doprowadziłaby do tego, że obcy zakupiliby ten teren. Tylko ze względu na naszą kontrolę i moją bezpośrednią interwencję do pana premiera wysłałem pismo specjalne w tej sprawie. Na szczęście Skarb Państwa skorzystał z prawa kupu. I to są konkretne efekty naszej, proszę Państwa, działalności, ale i taki obraz się tutaj przedstawia, jeśli chodzi o wydatkowanie i gospodarowanie naszymi środkami. Na sam koniec, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo przecież debata tutaj ma dotyczyć bardzo ważnego tematu naprawy Rzeczpospolitej, że problemem nie jest to, że Polska jest biedna, czy nie ma surowców, bo tak nie jest. Mamy wszelkie zasoby osobowe, bardzo poważny kapitał intelektualny, jak również zasoby naturalne, które są potrzebne do rozwoju kraju. Potrzeba nam sprawnego, dobrego zarządzania i uczciwości w tym, co robimy. Błędne jest zarządzanie tymi zasobami. Proszę Państwa, jak widać, dzisiejszy kongres naprawy Polski jest szczytną i potrzebną inicjatywą, która, mam nadzieję, będzie stanowiła impuls do przeprowadzenia pozytywnych zmian w naszym kraju, aby nasze dzieci, aby nasze wnuki nie musiały spłacać tych zadłużeń i to ponad potrzeby, które w tej chwili znajdują się poza budżetem. Ślicznie Państwu dziękuję.
i życzę owocnych obrad dla dobra Rzeczypospolitej. Dziękuję.